Cześć, kochani! Witajcie na witajcie na kanale O Myślałam, Matko i że tu zrobimy jakoś tak, wiesz, Córko! z podziałem na rolę. A no właśnie, jakoś tak chciałam ja się przywitać, bo mam wrażenie, że rzadko się witam na vlogach. Tak, bo zazwyczaj ja zaczynam. No. Kochani, jest godzina 18, a jest tak ciemno, że mam wrażenie, jakbym na miasto wyszła w środku nocy. Dobrze, że stoimy pod reflektorkiem. Dzisiaj mama zabrała mnie na zakupy i zapytałam się, po co, jakie zakupy i w ogóle o co chodzi. I mama powiedziała... widać mnie! Widać cię! I mama mi powiedziała, że musimy porobić zwroty z odcinków, bo niektóre rzeczy zwracamy, czegoś tam nie zostawiamy, więc trzeba by to już po prostu zwrócić, więc pojechałyśmy to zwrócić. I pojechałyśmy kupić jakieś tam chemię do domu. I mama się mnie zapytała, czy takie zakupy mi odpowiadają. I stwierdziłam, że chyba nie ma innego wyjścia, po prostu musi tak być. Natomiast byłyśmy w Stradivariusie oddać rzeczy, których nie zostawiłyśmy. I słuchajcie, mama mi kupiła, mamusia mi kupiła takie spinki do włosów. Powiedziałam jej tak: mama, nie może być tak, że to za darmo. Więc spinki, poproszę. I pani przy kasie się śmiała, no bo my sobie tak żartowałyśmy z tego. I pani przy kasie się śmiała: o, ciekawe, ile tu będzie, miliony monet. A potem tak patrzę: 35 zł, nie takie miliony. Więc słuchajcie, dostałam, mamy spineczki takie piękne. O, proszę, Stradivarius. Po ostatnim odcinku zostawiłam sobie tą. Już ją miałam właśnie na włosach. Teraz ją przyczepiłam sobie do torebki, do Fabiolki, która też była na odcinku. I co? I... A, nie, wy chyba jeszcze Fabioli nie widzieliście. Nie, Fabiola będzie... A, to taka zapowiedź, to taka zapowiedź. Ale nie, to już na kanale jest. Nie, już na kanale. A, no, czyli jednak nie, czyli jednak widzieliście. No i lubię tą spinkę bardzo i stwierdziłam, że chcę mieć więcej i chcę mieć też taką w innym kolorze, więc mam. Zatrzymałyśmy się też na pyszną kawkę, po prostu long time no see, kreatywna kawa. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam ten smak tej kawy, bo nieziemski, nie? Mhm. Nie polej się. Pyszne, nie polej się, mam nadzieję. No i co, jedziemy jeszcze po żarcie dla królika. I do tyle. Maxizo? Nic. Taki wieczór. Mama chyba stwierdziła, że po prostu poza pracą spędzamy razem mało czasu i że trzeba coś zrobić. Tak właśnie stwierdziłam. A nie było w domu taty, nie było w domu Kevina, no chciałam, pojedziesz ze mną. Chciałam, pojadę. Ale nie za darmo, za spinki. Pamiętacie, jak w zeszłym roku we Vlogmasach zrobiłam całkowitą świąteczną metamorfozę naszego domu? Było naprawdę pięknie. Mówię o tym, gdy zamówiłam czerwone zasłony, czerwone obrusy, świąteczne poduszki i zrobiłam taką niespodziankę swojej rodzinie. Wszyscy byli zachwyceni, a ja to chyba najbardziej. I kochani, właśnie te zasłony, obrusy i wszystko, co wtedy wam pokazałam, kupiłam w sklepie internetowym Dekoria. I gdy tylko dowiedziałam się, że na mapie Gliwic pojawi się sklep stacjonarny, to od razu stwierdziłam, że muszę tutaj przybiec szybciutko i sprawdzić, jak jest pięknie w takim sklepie stacjonarnym, jaki jest asortyment i chcę po prostu tego wszystkiego podotykać, więc jestem tutaj i teraz ze mną dotykać. Bo znowu tak. Będziesz ze mną dotykać, bo mama ma dzisiaj kolejny dzień zakupowy ze mną. Czy dzisiaj też mam coś do wybrania? Dzisiaj też mam przy kasie powiedzieć, to jest twoja zapłata za to, że jestem tutaj z tobą. I to tylko dlatego, że wzięłam cię ze sobą. No. Co ja z nią mam? Nie ma tak za darmo. A tak naprawdę to ja też chciałam tutaj przyjechać tak sama z siebie, dlatego że no już powoli się przymierzamy do robienia remontu w naszym mieszkaniu i zastanawiamy się nad tym, w którą stronę pójść.
jakie kolory tak naprawdę najbardziej nam pasują, na jakie drewno się zdecydować, czy w ogóle na jakieś takie naturalne, czy chcemy białe meble, więc szukamy inspiracji. Także ja dzisiaj z mamą będę oczywiście patrzeć także pod tym kątem. Ale piękny wazon. Taki unikatowy. Wow. I słuchajcie, tylko 109 zł. Nie powiedziałabym. Na pewno nie wyjdziemy stąd z pustymi rękami. O nie! Ja znowu zachwycam się wazonem. Taki wielki wazon, który jest dekoracją samą w sobie, możecie mieć za 359 zł. To wydaje mi się jest bardzo dobra oferta, bo zazwyczaj takie duże dekoracje kosztują dużo, dużo więcej. Kochani, przed chwileczką rozmawiałyśmy z paniami i okazało się, że do 15 listopada jest promocja minus 15% na wszystkie dekoracje okienne szyte na miarę, więc jeżeli chcecie mieć tak pięknie w domku, jak ja w zeszłym roku i w tym roku też, no to możecie skorzystać z tej promocji. Ja byłam zachwycona, mówię Wam, i będę to powtarzać prawdopodobnie przez wszystkie vlogmasy. A i panie mi tutaj podpowiedziały, że dodatkowo dostajecie voucher o wartości 100 zł na kolejne zakupy, więc naprawdę warto korzystać. Mama szuka czegoś zielonego, bo jak wiecie, nasz salon w tym roku przeszedł małą metamorfozę i są zielone dodatki, więc no, szukamy czegoś, co by nam pasowało do tego odświeżonego wnętrza. Ale ja jestem zachwycona tymi wielkimi wazonami i zastanawiam się, gdzie mogłabym je wcisnąć do naszego salonu, żeby wyglądało pięknie. No a co gdyby zrezygnowała z tego białego stoliczka, na którym masz kwiat? Właśnie się zastanawiam, no. Czy tam tego nie wcisnąć? I jeszcze ewentualnie, pamiętasz, jak ci się podobały doniczki przy schodach i między schodami a drzwiami do toalety? To tam też miałabyś takie miejsce. Więc mogłabyś sobie kupić właśnie ze dwa takie wazony, na przykład to, co tam stoją. Bo akurat by tak pasowały, mi się wydaje. O, albo te bardziej. O, śliczne, no. Słuchaj, no 429 ten i 529 ten. No, takie mega stylowe są. No. No, takie naprawdę robiące wrażenie. Kochani, my się tu cały czas dowiadujemy o nowych promocjach. Ten rabat minus 15% jest ważny tutaj w tym sklepie stacjonarnym w galerii Reforma. Ale wszystkie te osoby, które chciałyby zrobić zakupy internetowe, mają taką możliwość. Bo na hasło Dekoria 10 macie minus 10% na zakupy w sklepie internetowym. No, więc osoby, które nie mieszkają w Gliwicach, ale albo mają bardzo daleko, też mogą z tej, z jakiejś promocji skorzystać. No i to jest bardzo dobra informacja, nie? No, ten wazon sam w sobie? Czy coś myślicie do niego dawać? Ja już bym nic nie składała, on jest sam w sobie tak piękny, że... Do tych niszych jeszcze panie po prostu wkładają sobie gdzieś tam worek, kupują jakieś trawy, no, takie bardziej suche, no bo wiadomo, tutaj do tego nic wody nie wlejemy, no. Ale robią sobie panie jeszcze kompozycje, albo takie bardziej gdzieś tam delikatnie, gdzieś tutaj jak coś zwisa czy coś, aha, nie? W ten sposób. No. A do tego dużego? I taki jeden byłby ładny? Pewnie. Jest piękny, sam w sobie. No sam w sobie jest piękny, tylko właśnie się zastanawiam, jak go... Wiecie co? Mam dylemat. Brać te wazony, czy te obrazy? Jeden obraz piękny. I drugi obraz też piękny. I co ja mam teraz, biedna, zrobić? Najgorzej, najgorzej, jak jest tyle fajnych rzeczy i trzeba się na coś zdecydować. A te wazony? A widzieliście te wazony? I te wazony nie są wcale takie drogie. 160 zł i 120 zł. Ale te wazony ci nie pasują do wnętrza, bo znowu nie masz takich ciemnych wykończeń. Ale mam takie beżowo-brązowe. Nie, to jest za chłodne.
do twojego wnętrza. O, co ja z nią mam? Co ja z nią mam? Dobra, dzieciaki mnie namówiły. Biorę te dwa wazony. Totalnie nie wiem, gdzie je postawię. Dzieciaki będą mi tutaj rozkładać dekoracje. I biorę tamten obraz, który będzie pasował mi do tego wazonu z tym kwiatem tutaj. Męska decyzja podjęta. Podpięta? Podjęta. Dziękuję. Nareszcie, bo tak chodziłeś o 2 godziny, postanowiłam tylko ten wazon czy tam. No czasami dobre trzeba wybór, się nie? zastanowić. Też mi się tak wydaje. Piękne, nie? Dobrze, no to ja proszę ten wazon, ten kwiatek, ten wazon i ten obraz. Panie pakują moje wazony, a ja jeszcze wam powiem, że Dekoria oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie szycia, pomiaru, montażu, firan, zasłon, rolet. Pomogą wam spełnić marzenia. Jakiekolwiek macie okienne marzenia, to oni je po prostu spełnią. Zapewniły mnie panie właśnie przed chwileczką, że są profesjonalistkami w tym zakresie. A wzorniki pomogą wam podjąć decyzję, bo wzorów, tkanin, kolorów jest tutaj całe mnóstwo. No i mamy to, kochani. Zdecydowałam się właśnie na tak malutkie wazoniki. A jak one będą wyglądały w salonie? Sama nie wiem. Zakupy skończone. Właśnie zapłaciłam za to, co razem z Pauliną wybrałyśmy. I tak jak mówiłam wcześniej, dostałam upominek w postaci vouchera o wysokości 100 zł. Dostałam tutaj piękną poszewkę, która będzie mi pasowała do mojego wnętrza, więc jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Dość długo byliśmy w sklepie, nie zdążyłam ugotować obiadu, więc tak na szybko przygotowałam knedle ze śliwkami, które miałam kupione, wiecie, taki gotowiec. Do tego śmietanka, syrop klonowy i jeżyny, które też w lodówce były, więc dzisiaj taki obiad. Ale lepszy taki niż żaden, nie? Wiecie co, ale z nas gapy. Chciałam właśnie teraz zająć się urządzaniem mojego salonu na nowo i chciałam te wazony, które stoją teraz tutaj, gdzieś tutaj porozkładać. Mam już jakiś plan, ale nie wiem, co z tego planu wyjdzie. I wiecie, co się okazało? Okazało się, że z salonu nie wzięłyśmy tych obrazów, które kupiłam. Po prostu tragedia. Masakra. Dzwoniłam tam przed chwileczką, bo dostałam numer telefonu, wizytówkę po prostu panie wsadziły do tego mojego vouchera i tyle dobrze, bo zadzwoniłam i upewniłam się, czy to nasza wina, że nie wzięliśmy tych obrazów, czy po prostu nie wiem, gdzieś zniknęły, nie wiem, i czy one w ogóle są, czy coś się z nimi podziało, czy jednak na nas czekają. Czekają na nas, więc no niestety, dekorowanie salonu muszę przełożyć na jutro, bo bez obrazów ani rusz. Więc tym zajmę się jutro. Będziemy jechać jutro do Katowic, więc po drodze z powrotem wstąpimy znowu do salonu. A nuż widelec, znowu nam się coś spodoba, kto wie. Ale gapy z nas po prostu nieziemskie. Było nas po prostu do tego wszystkiego za dużo. Jeden liczył na tego drugiego. Jeden myślał, że ten drugi już wziął to wszystko, popakował, a tak naprawdę nikt się tym nie zajął. Dobra, już? Dobra, już? Bo vloga nagrywam. No dobrze, a to jakiś problem, żebyśmy... Bo się kłócicie. Nie kłócą się. Nie. Kłócą się, a ja ich uspokajam. Nie, ty mówisz, że chcesz nagrywać vloga. Bo żebyście się w tle nie kłócili, dzieci drogie. Ale my się nie kłócimy, się kochamy. Ja tylko wiem. My tylko sobie rozmawialiśmy o tym, dlaczego po maratonie Kevina nie zjedliśmy fast fooda, a pojechaliśmy do restauracji. Musieliśmy sobie to wyjaśnić. I ja właśnie tłumaczyłam, że ja jestem osobą, która rzadko kiedy ma ochotę na fast fooda. I rzadko kiedy czerpię przyjemność z fast fooda. Zdarzają się takie sytuacje. Czasami nagrywanie z McDonalda to jest po prostu zbawienie, ale nie zawsze. Więc rozmawialiśmy sobie po prostu. No, a ja właśnie, Paulina powiedziała, że wczoraj miała ochotę, bo byłyśmy wczoraj na zakupach,
żeby kupić ubrania do odcinku, które dzisiaj nagrywałyśmy. Mhm. I Paulina powiedziała właśnie przed chwilką, że miała ochotę na KFC. Bo mi zapachniało w sklepie. I w sumie nie kupiłyśmy tego KFC. I nawet tego nie powiedziałam po prostu. Tak. Ja też tego nie powiedziałam, że miałam ochotę na KFC, bo mi tak zapachniało. I właśnie jak ona teraz powiedziała, że miała ochotę na KFC, to ja powiedziałam, ja też chciałam. I tak nam taka okazja po prostu poszła koło nosa. Będziemy następnym razem koło KFC, to koniecznie musimy kupić coś z KFC, bo nam tak pachnie. Ale chciałam, kochani, powiedzieć, że jesteśmy tutaj w studio, bo nagraliśmy dla Was dwa odcinki i jeden podcast i w ogóle było bardzo fajnie. Jeden odcinek nieudany, ale drugi udany. I zrobiłyśmy odcinek z CIA i powiem Wam, że koniecznie, dziewczyny, musicie go zobaczyć, bo tam są takie perełki. Takie cudowne rzeczy, tak mi się podobają, że wszystko zostaje. Prawie wszystko. Bo te spodnie nie zostają. Ale te dwie pary zostają. I do tego ten sweter, i do tego ten drugi sweter. I w ogóle wiecie, jakie one te stylizacje, które mi wyszły, są fajne. Tak pięknie, no zimą będę ci kradła ten outfit. Nie. Nie. Nie, nie pozwólcie jej. Niech mają mnie zabronić. Dobra, a teraz kochani, bierzemy już te wszystkie nasze klamoty i jedziemy do Gliwic. A wiecie co w Gliwicach? Musimy odebrać te obrazy, o których zapomniałyśmy wczoraj. Jesteśmy pod sklepem. Idziemy odebrać te obrazy. I co zamiast? Makabra. Tam stoi. To co wczoraj. Dzisiaj bliżej stoją. Och, dzisiaj już o nich nie zapomnimy. Stoją. Obrazy czekają na nas. Makabra. Ale to nie tak od razu, to nie tak od razu. Och, po godzinie, nie? One sobie tak stały. Ja chyba już coś chciałam zacząć kombinować. Tak, już I mówię, obrazów nie ma. Ty. A każdy myślał, że ten drugi zabrał, nie? No. Wazon, kochani, jest przeogromny. To jest ten większy wazon. I chciałam ten wazon postawić tutaj w tym miejscu. Teraz tutaj jest stolik z książkami i kwiat. No a chciałam, żeby tu stał wazon. Ten wielki, olbrzymi, ogromny. Więc robimy przemeblowanie. Tomek, chyba musiałbyś mi pomóc. Ja nie jestem taka silna. No i powiem ci, dobrze, dobrą miałam tą wizję. Kolorystycznie to tam pasuje. A nie jest on troszeczkę za szary? Nie, bo ty... Nie. To jest przecież ta mazia tutaj, to jest idealnie kolor twojej zasłony. Zobaczcie, obraz już prezentuje się tak, no i tutaj też mógłby być wazon moim zdaniem. O, ładnie by tutaj wyglądał wazon właśnie, no właśnie z kwiatem. Będzie ten wazon z kwiatem. Wow. Coś takiego. No jest ładnie, ale jest mało przytulnie. No. I już teraz wiem, że muszę za ten mój voucher kupić drugiego takiego samego kwiatka, bo jeden będzie stał w wazonie tym mniejszym i to jest właśnie kącik w holu i bardzo pięknie ten wazon z kwiatem współgra z tym cudownym, przepięknym obrazem. Ten drugi obraz swoje miejsce znalazł tutaj, w tym kąciku naprzeciwko telewizora nad narożnikiem. Kiedyś były takie obrazy, takie właśnie, i tutaj stały, ale ten jest zdecydowanie bardziej stylowy. Ale on ma stylowy. Być powieszony, tak? Tak. A pokaż, przytrzymaj go. On będzie tak. Ogólnie powieszony, ale jest już bardzo późno i po prostu... O, no, ładnie, jak jest powieszony, to tak. Tak. Bo tamto obrazy stały i było ok, ale ten jest ewidentny, tak, ten do ewidentnie powieszenia. Musi wisieć. Teraz biorę tego kwiatka i wkładam go do tego większego wazonu, aby pokazać Wam, jak to ogólnie będzie wyglądało, jak już ten kwiatek do mnie przyjdzie. Więc tutaj będzie taki kącik z tym dużym wazonem i kwiatkiem w środku i brąz tej rośliny właśnie pięknie współgra z drewnianymi akcentami w salonie. I to po prostu będzie tworzyło taką
To będzie spójne po prostu. O, będzie tworzyło całość. Tak. U nas tutaj cały czas jest burza mózgów, cały czas kombinujemy, wymyślamy. Paulina przed chwileczką zrobiła metamorfozę tej półki. Jest teraz tak czyściutko i przejrzyście, chociaż i tak ta półka chyba pójdzie do wyrzucenia na rzecz właśnie tej komody. Mówiłyśmy o tej komodzie na vlogu? Nie wiem. Bo ogólnie to podobałoby mi się, aby tutaj była taka wyższa komoda i tutaj wisiał przepiękny obraz, coś w stylu tych, które kupiłyśmy. I tak, mój Tomek w ramach żartu wsadził tutaj ten kwiatek, a my z Pauliną powiedziałyśmy: wow, fajnie, ładnie, ładnie, gdy jest taka duża donica i kwiatek. I chyba to tak zostanie, kochani. Nie wiem, zobaczymy jutro przy świetle dziennym, prawda? Jak już będzie tak tutaj, wiecie, tak przejrzyście, ładnie widno. Ale to nie wygląda źle, no popatrzcie sami. No i wiecie co, wygląda tutaj coraz bardziej, coraz bardziej już wszystko tutaj widać. Tak, Paulina się zabawiła w dekoratorkę wnętrz. No ogólnie wszędzie jest bardziej niż. Ale więcej zmian nie pozwoliła mi zrobić. No w końcu to twój dom. Ja tylko dołożyłam taką swoją radę czy tam sugestię. Tak właśnie. No. I zastanowię się, co teraz kupić za ten voucher, bo w sumie ten kwiatek kolejny nam niepotrzebny. Ale obraz się przyda na komodę. Ale obraz by się przy... Ale nie ma jeszcze komody. Pamiętacie, jak na początku tego vloga mówiłam wam, że nie ma nic za darmo? Bang, bang, dostałam od mojego taty tipa. Mam tutaj 3 dolarsy. Całe 3 dolary. No, dostałaś kaskę za to, że pomagałaś nam w tej metamorfozie, nie grymasiłaś, byłaś bardzo zaangażowana, no i proszę bardzo, 3 dolary. Ja naprawdę czuję ostatnio jak 15-latka. Tak, spineczki od mamusi dostała. Spineczki! 3 dolarsy od tatusia. Dobra. No, ale tak naprawdę to zrobiłam to za darmo, to tylko żart. Te dolary po prostu tutaj leżały na komodzie. Tata mi je dał, powiedział: masz to za twoją pracę, ale wiem, że to po prostu żart. Nie, no masz, to są twoje dolarsy, tak? Masz. Dobra, no to, masz. Dobra, to w takim razie chowam do skarbonki. No, a my kochani, zmęczone, ale szczęśliwe, kończymy tego vloga, bo rano trzeba wstać, go zmontować i opublikować. Tak. Metamorfoza się udała. Jeszcze jutro trzeba ogarnąć ten lekki bałagan, który po tej metamorfozie został. No i tyle. Także dzięki wam, że byliście z nami w tym odcinku. My się bawiłyśmy super, mam nadzieję, że wy także. To jest pierwszy vlog od dawna, w którym jesteśmy tak serio razem cały czas. No, zazwyczaj... Ale to jest też pierwszy tydzień, w którym jesteśmy tak serio razem. No, to jakieś zakupki, tak, to tak, jakieś... Tak, bo właśnie stwierdziłyśmy, że dużo czasu poświęcamy na nagrywanie filmów, jakieś omawianie rzeczy biznesowych. A mało jakoś tak rodzinnie ostatnio. Ostatnio mało spędzałyśmy czasu razem, więc w tym tygodniu to się troszkę zmieniło. I oby tak dalej. No jeszcze też powiedziałyśmy obie w swój nagłos, że chciałybyśmy też częściej grać w gry planszowe. Tak. Że ty też miałaś ochotę podobno ostatnio grać w grę planszową. Tak, tak sobie pomyślałam, ale dawno w żadną planszówkę nie grałam. Też to czuję. Więc no. Może się nam uda w najbliższym czasie pograć. Może. Trzymajcie za nas kciuki, życzymy wam wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. O matko i córko. Pa, pa, kochani.